25 listopada jest dniem, który przyszedł do historii piłki nożnej. W 2005 roku zmarł legendarny piłkarz Manchester United George Best. 15 lat później, w wieku 60 lat, z tego świata odszedł Diego Armando Maradona. Z tego powodu postanowiliśmy w tym filmie uczcić karierę piłkarską jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Człowieka, który w swoich czasach był prawdziwą ikoną, którą porównywano z Pele, i człowieka, z którym to teraz porównuje się Messiego i Ronaldo. Tak więc odpuśćmy sobie dzisiaj to, jaką drogę obrał boski Diego po zakończeniu kariery, i zapraszamy Was na 10 najlepszych momentów w karierze Diego Armando Maradony. Debiut, który wstrząsnął Argentyną. Diego w 1976 roku, gdy debiutował w oficjalnym meczu Ligi Argentyńskiej, był 10 dni przed swoimi 16 urodzinami. Grał wtedy w barwach Argentinos Juniors, a jego drużyna mierzyła się 20 października tamtego roku z Talleres de Córdoba i ówczesny trener Maradony, Juan Carlos Montes, dał mu jedno zadanie. Idź i załóż komuś siatkę. Diego poszedł i po kilku minutach od zmiany założył siatkę obrońcy drużyny przeciwnej, Juanowi Cabrerze. W momencie, kiedy wybiegasz na boisko, będąc najmłodszym piłkarzem w historii Ligi Argentyńskiej, i robisz takie coś w debiucie, wiesz, że ludzie cię pokochają. Maradona po meczu stwierdził, że poczuł się wtedy, jakby dotknął nieba. Dwa tygodnie później strzelił też swoją pierwszą bramkę w lidze. Mistrz świata do lat 20. Maradona już w wieku 17 lat był przystawiany do występu na Mistrzostwach Świata w 78, które Argentyna wygrała na własnych boiskach. W kadrze zadebiutował już rok wcześniej, jednak ówczesny selekcjoner reprezentacji stwierdził, że Diego jest zbyt młody na tak wielki turniej, ale patrząc na wynik, wybronił się z tej decyzji. Rok później jednak zagrał na mistrzostwach do lat 20, w których miał być zdecydowanie największą gwiazdą. W fazie grupowej przyczynił się m.in. do zwycięstwa 4-1 nad reprezentacją Polski, która zajęła w Japonii czwarte miejsce. Maradona był wicekrólem strzelców z 6 bramkami i otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju. Transfer do Barcelony. W 1982 roku Maradona, już jako uznany i doświadczony piłkarz w Argentynie, był mistrzem kraju z Boca Juniors oraz reprezentantem na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Stamtąd jednak wrócił na tarczę, otrzymując czerwoną kartkę w 85. minucie meczu drugiej fazy grupowej z Brazylią. Kluby jednak nadal zachwycił i Barcelona nie bała się wydać rekordowych wtedy 3 milionów euro na Maradonę, niemalże dwukrotnie bijąc ówczesny rekord Paolo Rossiego. Miał przywrócić blask wielkiej Blaugranie, która czekała 8 lat na Mistrzostwo Hiszpanii, ale nie udało się, a Barcelona wygrała La Ligę dopiero rok po odejściu Maradony w 85. roku. Dla Diego jednak były to 2 udane sezony, w których czasie pokazał, że inny kontynent nie zatrzymuje jego talentu, dwukrotnie będąc najlepszym strzelcem klubu, chociaż miał spore problemy zdrowotne. Transfer do Napoli. Wszyscy chyba znają tę historię. Diego Maradona przybywa do Neapolu, gdzie na San Paolo witego rekordowe 75 tysięcy fanów, co zostało pobite dopiero 25 lat później przez Cristiano Ronaldo. Warto jednak ją przybliżyć bardziej, gdyż sam Maradona był blisko zostania członkiem legendarnego Dream Teamu Johana Cruyffa, ale zostało to zaprzepaszczone przez 2 wydarzenia. Najpierw przez kłótnię z prezesem Nunezem, a potem przez potencjalną groźną kontuzję w meczu Pucharu Króla z Athleticiem Bilbao. Diego odszedł do Napoli, bijąc własny rekord transferowy o kolejne 2 miliony euro. W Napoli jest ikoną, najlepszym piłkarzem w historii tego klubu, o czym zdarzy nam się jeszcze powiedzieć parę słów. Puchar UEFA z Napoli. Ostatnie, czego brakowało Maradonie do pełni szczęścia w karierze piłkarskiej, to było zwycięstwo w europejskich pucharach. Nie osiągnął tego w Barcelonie, a właśnie w Napoli w sezonie 88-89 w rozgrywkach Pucharu UEFA. Wtedy wicemistrzowie Włoch wyeliminowali swoich przeciwników po włosku, w 6 meczach zdobywając 6 goli, ale tracąc tylko 2. Wtedy trafili na wielkich rywali, Juventus Turyn, który już był po swoich złotych latach Platiniego, jednak wygrali oni pierwszy ćwierćfinałowy mecz 2-0. W Neapolu to drużyna Maradony zdobyła zwycięstwo 3-0 po dogrywce i trafili do półfinału, a potem do finału, w których 4 meczach boski Diego zdobył bramkę i kosmiczne 7 asyst. Maradona dopiął swego, zdobył europejski trofeum, co prawda nie najważniejsze, ale nadal. Puchar UEFA, który był wtedy bardzo prestiżowy przez zasady kwalifikacji do Pucharu Europy. Najlepszy piłkarz 1986 roku.
W 1986 Maradona nie miał sobie równych i indywidualnie, i drużynowo. Napoli zajął trzecie miejsce w lidze włoskiej, a Diego drugi sezon z rzędu był najlepszym strzelcem swojej ekipy. O Mistrzostwach Świata w Meksyku powiemy więcej trochę później, ale tu najważniejsze jest to, że Maradona był wicekrólem strzelców i najlepszym piłkarzem tego turnieju, no i wygrał cały mundial. Rok 1986 dokończył świetną grą w Serie A, gdzie Napoli przegrało pierwszy mecz w sezonie dopiero w styczniu 1987. Maradona nie otrzymał złotej piłki, gdyż aż do 1995 roku nominowani byli tylko piłkarze pochodzący z Europy, więc wygrał Igor Biełanow z Dynama Kijów, reprezentujący Związek Radziecki. Piłkarzem roku jednak został uznany przez World Soccer Magazine, który nie miał tak idiotycznych zasad. Owacje na Santiago Bernabeu. Wracamy do czasów gry w Barcelonie oraz wielkiego El Clasico i chodzi nam o rewanżowy pojedynek Barcy z Realem na Santiago Bernabeu w finale Pucharu Ligi Hiszpańskiej. Mecz zakończył się remisem 2-2, a jedną z bramek zdobył właśnie Diego Maradona. Wtedy we wspaniałym stylu okiwał bramkarza królewskich Agustina w sytuacji sam na sam, by po chwili położyć też obrońcę Juana Jose, próbującego uratować drużynę przed golem. Publiczność nagrodziła boskiego Diego brawami, co było pierwszą taką sytuacją w historii El Clasico. W przyszłości taką sytuację widzieliśmy też przy występie Ronaldinho w 2005 oraz Andresa Iniesty w 2015. Jedyne Scudetto w historii Napoli. SSC Napoli to bardzo znana włoska drużyna, jednak istniejąca od 1926 roku drużyna z São Paulo wygrała Mistrzostwo Kraju tylko dwa razy, w 1987 i 90. Tak, to są lata, w których królem Neapolu był właśnie Diego Armando Maradona i jest to jeden z głównych powodów, dla których jest on uznawany za najlepszego piłkarza w historii tego klubu. To on doprowadził do największych osiągnięć w Neapolu, obok wcześniej wspomnianego Pucharu UEFA. Pomiędzy zdobytymi mistrzostwami Napoli było dwa razy wicemistrzem, a Maradona tylko raz nie był najlepszym strzelcem drużyny. Mecz z Anglią w 86. Jeśli ktoś miałby selekcjonować najsłynniejsze mecze w historii piłki nożnej, z pewnością w czołówce znalazłby się pojedynek Anglii z Argentyną na Mistrzostwach Świata w 1986 roku. Ćwierćfinałowe starcie, które na zawsze w zaledwie 4 minuty przeszło do historii. W 51 minucie Maradona został znienawidzony przez całą Anglię po tym, jak zdobył bramkę ręką, lecz zrobił to tak umiejętnie, by sędzia uznał ją za trafienie głową. Historia została wtedy napisana, a sytuacja ta nazwana ręką Boga i wojna o Falklandy pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią była przy tym pestką. Maradona skomentował to tak, że słowa te stały się legendą. Było to trochę głowy Maradony i trochę ręki Boga. A 4 minuty później 115 tysięcy fanów zgromadzonych na Estadio Azteca było świadkami jednej z najpiękniejszych bramek w historii. Tak komentował to na żywo dla radia BBC Brian Butler. Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fennec leaves him for dead and puts the ball away. Francuski L'Équipe nazwał go z wiadomych przyczyn po tym meczu pół aniołem, pół diabłem. Mistrz świata. Długo się zastanawialiśmy, co postawić na sam koniec, czy mecz z Anglią, czy całe Mistrzostwo Świata. Ostatecznie po ciężkich rozważaniach ustaliliśmy, że najważniejsze trofeum na świecie piłki nożnej przemija tamten historyczny występ. Po zawodzie w Hiszpanii w 1982 roku Mistrzowie Świata z 1978 liczyli na wielkiego Maradonę, który był już wtedy niemalże niekwestionowanie najlepszym piłkarzem na świecie. Diego był nieobliczalny, nie do powstrzymania. Hat-trick asyst w meczu z Koreą, bramka dająca remis z Włochami, kolejna asysta z Bułgarią. Jedynym meczem, w którym Maradona nie brał udziału przy żadnej z bramek, było spotkanie 1/8 finału z Urugwajem. O pojedynku z Anglią nie musimy już wspominać, wystarczająco dużo mówiliśmy wcześniej, potem dwa gole z Belgami w półfinale wygramy 2-0, no i finał, w którym zaliczył asystę. Maradona stał się w Argentynie posłańcem Boga nie tylko przez to, że zabrał mu rękę, ale też przez to, że doprowadził w tak pięknym stylu swój kraj do Mistrzostwa Świata. Na sam koniec usłyszymy jeszcze najlepszy możliwy komentarz urugwajskiego komentatora Wiktora Hugo Moraleza, który relacjonował mecz Anglii z Argentyną dla argentyńskiej telewizji.
genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta. I to by było na tyle z tego filmu trzczącego jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Wcześniej wymienione punkty są tylko naszą opinią i nie musicie się z tym zgadzać, ale chętnie poznamy wasze zdanie w komentarzach. Tak więc ja nazywam się Marcel Rutkowski z Just Culture Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.